Hej kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dziś spotykam się w pierwszym ubraniowym holu, właśnie tutaj. Jeszcze czegoś takiego nie nagrywałam, ale jakoś jak ostatnio przybyło mi kilka ubrań w mojej szafie. Nie będzie to może jakiś nie wiadomo jak ogromny ten hol, ale co nieco Wam pokażę, może coś Wam się spodoba i akurat będziecie też sobie mogły zakupić. Będą to oczywiście tylko damskie ubrania, ale jak ktoś z męskiej płci też jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam do oglądania. Tym bardziej, że w ostatnim czasie zaczęły się wyprzedaże, między innymi właśnie w sieciówkach, także warto zajrzeć i coś sobie może tam skomponować fajnego na lato, czy już na nadchodzącą jesień. Chociaż głupio to brzmi, bo jeszcze lato się nie zaczęło. No i właśnie poczyniłam na wyprzedaży między innymi zakupy w H&M-ie, czy też mam tutaj kilka takich rzeczy, które wpadły mi podczas konkursów jako moje wygrane. I od razu Wam mówię, że jeżeli gdzieś na ubraniach, które Wam będę pokazywać, zobaczycie plamy, powiedzmy, że tak to, no tak to można nazwać, no są to plamy, to nie, że Wam pokazuję tutaj brudne, znoszone, niewyprane ubrania, tylko nagrywałam Wam przed chwilą te ubrania na sobie, żeby Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Na koniec to sobie zobaczycie wszystko. No i niestety samoopalacz jeszcze nie zdążył na mnie wyschnąć, bo zwykle robię to. Smaruję się samopalaczem na noc. Dziś zrobiłam to w dzień, rano, przed tutaj lekko, przed nagrywaniem. Dlatego no, w niektórych miejscach może ten samopalacz być widoczny, ale niestety nie mam na to wpływu, także nie są to brudy. No i zaczniemy sobie od H&M-u. Ogólnie w Hennes Mauritz trwa wyprzedaż, taka ogólna jak zawsze, letnia. I przy tym był też kod na zakupy online, minus 10% plus darmowa dostawa, więc sobie skorzystałam i zamówiłam właśnie sobie kilka rzeczy. I pierwsza rzecz z H&M to jest taki basicowy, krótki topik w kolorze szarym, prążkowany, taki dość elastyczny. Czegoś takiego mi brakowało, bo mam bardzo jakoś tak mało koszulek, jakichś takich topów zwykłych, więc sobie kupiłam taki naprawdę praktycznie za grosze, bo dość, że on był na wyprzedaży już bardzo tani, to jeszcze miałam te minus 10%, więc wyszło naprawdę bardzo tanio. I to jest taki w sumie crop top. Z moim wzrostem nawet jest to dość krótkie, więc na wyższe osoby też będzie to taki bardzo krótki topik, ale jest naprawdę bardzo fajny. Miałam go już założonego i bardzo przyjemnie się go nosi, także taki top polecam. Później sobie też zobaczycie właśnie na koniec, jak to mniej więcej na mnie wygląda. I kolejna rzecz, również w kolorze szarym. Nie będzie tutaj za dużo dzisiaj kolorów, bo ja przeważnie ubieram się w takie pastelowe, stonowane, albo szarość, albo czerń. Po prostu czerń w szafie to ja uwielbiam. No i właśnie mówię, kolejna szara rzecz to będzie taka też krótka bluza, bo ostatnio coś się przerzuciłam, takie dość krótkie rzeczy, nie wiem. Taka tutaj ona posiada dość duży kaptur. Jest zapinana na zamek. I tutaj na rękawkach po bokach posiada takie napisy. Wiecie co? Nawet nie sprawdziłam niestety, co tam jest napisane, więc może chodzę z jakimś głupkowatym napisem. Mój błąd w razie co będzie. No ale trudno. Sama bluza w sobie też bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Także też ją również polecam. I fajny też jest ten materiał, bo on nie jest taki gruby, grzejący. Taki właśnie idealny na lato, bym powiedziała. Takie chłodniejsze troszkę wieczory czy dni. To nada mi się ta bluza mega, mega fajnie, myślę. Bo, tak jak mówię, nie jest to gruby materiał, taki dresowy mocno, ale nie jest też to takie kiczowate, wiecie o co chodzi. Czasami jak takie chińskie rzeczy, ale dresowe, potrafią takie aż taki, z takiego cienkiego materiału prześwitującego niby ala dresu. A ta jest taka właśnie coś pomiędzy, ale bardzo fajnie wykonana, także też super. Szczerze mówiąc, mogłoby tych dla mnie napisów tutaj nie być, ale jak są, to też mi jakoś tam one szczególnie nie przeszkadzają, więc wiecie, jest okej. O, i też zapomniałam właśnie, że mam na sobie top, który sobie kupiłam właśnie też podczas tej wyprzedaży w H&M-ie, taki ala velour, taki różowy. Jest on cudowny, po prostu zakochałam się, gdy go tylko zobaczyłam. Ja uwielbiam takie velurkowe rzeczy. Nie wiem, czy one do mnie pasują, bo tak się zaczęłam zastanawiać, kiedy właśnie kupiłam sobie ten top. Ale sam w sobie, właśnie ta bluzeczka sama w sobie bardzo mi się podoba, jestem z niej zadowolona. I ona też jest dość króciutka, później zobaczycie. Też taki a la crop top, także na lato idealnie. Tym bardziej, że lato mamy właśnie takie, że można nosić coś krótszego, ale może niekoniecznie, wiecie, na ramionczkach czy porozbieranym być, bo niestety pogoda nie sprzyja. I kolejna rzecz, z której byłabym mega zadowolona, gdyby nie ten rozmiar i ten dziwny krój, to jest właśnie z prawie identycznego materiału, identycznego koloru, taka bluzeczka na ramionczkach. I ona ma tutaj takie sznurkowe te ramionczka, także nie da się ich wyregulować. I na stronie nie było już esek, bo chciałam wziąć sobie eskę
i musiałam wziąć M-kę. I myślałam, że nie będzie, wiecie, jakiejś mega dużej różnicy, bo tak naprawdę nie wiem, jak ta S-ka by się prezentowała również, chociaż myślę, że też by wyglądała bardzo źle na mnie, ale powiem Wam, że może ona się, no nie wiem, wydaje Wam się duża? No może tutaj tak wygląda, ale patrzcie. Ona jest naprawdę mega wielka, taka szeroka. Myślałam, że będzie to overek taki delikatny, wiecie, wiadomo, nie musi być dopasowana mega tutaj wszystko idealnie. Może być taka luźniejsza, ale ona jest aż tak luźna, że ja po prostu tego nosić nie mogę. I nie wygląda ona na mnie niestety za dobrze. Więc oddałam ją mamie. Dopiero w sumie oddam, bo jeszcze jej zabrałam do nagrywek. Także, no mówię, top sam w sobie jest pięknie, pięknie wykonany, pięknie wygląda, idealny kolor, ale ta rozmiarówka jest dziwna, bo teoretycznie M-ka nie powinna mi robić jakiejś wielkiej różnicy S-A-M, a ona jest jak taki worek, także jeżeli będziecie ją czy zamawiać, czy gdzieś ją jeszcze dostaniecie, to ja bym nawet radziła brać rozmiar mniejszy niż nosicie na co dzień bluzki, bo myślę, że ta S-ka, ile tam ona by mogła być mniejsza, a to jest naprawdę mega duży taki worek, i z moim wzrostem to już w ogóle kompletnie nie pasuje. Tym bardziej, że te ramionczka, tak jak mówię, one są sznureczkowe, nie można ich wyregulować w żaden sposób. I musiałabym je albo sobie sama skrócić, albo jakoś tutaj związywać, bo wiecie, dekolt mam aż tutaj, jak ją tak normalnie opuszczę. Jak nagrywałam ją dla Was na sobie, to tutaj po prostu opuściłam sobie z tyłu, żeby mi prawie całe gołe plecy, żeby po prostu nie było mi widać piersi na wierzchu. Ale tak ogólnie, jakbym ją założyła, tak jak trzeba nosić normalnie bluzkę bez, wiecie, dekoltu aż do pasa z tyłu, to niestety dekolt mam aż tutaj, także nie wygląda to dobrze i powędruje po prostu ona dalej. Jeśli chodzi o H&M, to już by było na tyle. Kolejna rzecz w kolorze szary, różnorodnie dzisiaj będzie. To jest taka bluzeczka związanie marki Big Bock. Big Bock dostępny jest w Szwecji, ja ją też właśnie ze Szwecji mam. Ale dużo sklepów takich internetowych, outletów czy coś sprzedaje te ubrania tej marki, także myślę, że bez problemu jakiś, jak się zainteresujecie marką, to coś u nas znajdziecie. Jest to taki sweter, kobluzka, powiedziałabym. Delikatnie tutaj taka prążkowana, związanie, ma długi rękawek. I też to jest dość krótki topik, także musicie się z tym liczyć. Chociaż z moim wzrostem on nie wygląda aż tak bardzo krótko, jak pewnie na osobach, które mają, nie wiem, 1,70 m. On tutaj po bokach ma takie delikatne rozcięcia i też bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam takie rzeczy z wiązaniami. Ja właśnie pod nią nic nie noszę, tylko po prostu bieliznę, więc sobie zaciskam do końca, żeby tam nic nie było widać. Ale możecie to też poluzować, na przykład ubrać sobie jakiś top, czy coś takiego, nie wiem, jakiś ozdobny staniczek, coś takiego, więc jak kto woli, może nosić. Mi się ona bardzo podoba. Jestem zadowolona, że ją mam. Kolejne dwie rzeczy pochodzą ze sklepu internetowego, który właściwie ma swój sklep jakby na Allegro. Nazywa się Trendywear i tam można znaleźć różnego rodzaju rzeczy takie właśnie zagraniczne, można tak powiedzieć. Ale nie tylko, są też rzeczy z Zary, właśnie mam tu jedną bluzkę, ale też na przykład są właśnie rzeczy, których już w Polsce nie dostaniecie, typu Topshop czy coś. Jest to taki outlet taki bardziej markowych sklepów, tak to mogę nazwać. I pierwsza rzecz, która niestety na mnie się ona nie sprawdzi, jest jeszcze tutaj z metką i niestety będę zmuszona ją sprzedać. Jest to taki cekinowy top marki ASOS. Tak się w ogóle czyta to? To się nie odmienia, nie? Chyba jakoś inaczej. No, w każdym razie top się prezentuje w ten sposób. Jest taki dość z syreni. Jest on też krótki, jest to crop top. On tutaj z tyłu jest tak, o, wiązany na takie dwa sznureczki i nie było go w rozmiarze S, więc zamówiłam w M, ale jest ten sam problem praktycznie co z tą bluzką z H&M-u. Ramionczka tutaj są też materiałowe, nie da się tego wyregulować i na mnie to wygląda po prostu fatalnie. Wiecie, dekolt tu, wszystko na wierzchu, także no niestety muszę się pozbyć tego topu, bo na mnie on się nie sprawdzi. Nawet Wam go nie nagrywam, bo po prostu bym musiała Wam wszystkim, co mam pod spodem, świecić, także nie. No i powiem Wam, że też ja się spodziewałam po zdjęciu trochę czegoś innego, bo jak widzicie, on jest taki, ja to mówię, że to syreni, mieni się na wszystkie kolory, a na zdjęciu był praktycznie jak taki brudny róż, tylko te cekiny, więc byłam bardzo zdziwiona, jak on taki kolorowy aż przyszedł. W każdym razie, no takie plusy, że tutaj na przykład producent daje nam na przykład zapasowe cekiny, to też coś takiego fajnego, no ale no, tak jak mówię, niestety nie na mnie on będzie, więc musi pójść dalej w świat. I druga rzecz też od tego Allegrowicza.
To jest już bluzka, którą ja sobie zostawiam i będę nosić. Jest to bluzka z Zary. Taka czarna z długim rękawkiem. Też jest ona dość krótka, jak wszystko tutaj u mnie. I tutaj na dole posiada taką gumę. Oraz z tyłu, nie wiem czy to teraz dobrze zobaczycie. O, tutaj ma taki otwór w kształcie takiego trójkąta trochę może. I to z tyłu na plecach Wam tutaj po prostu widać te plecy gołe. I ona jest tutaj taka jak delikatny, taki sweterek można powiedzieć. I tutaj też ma na końcu takie rozkloszowane rękawki. Tutaj jest gumeczka. To co jest też w niej fajne, to że na biuście posiada taki jakby bandaż. Wiecie o co chodzi? Takie, że jest zakryte. Jest tutaj przeźroczysta, że coś tam Wam prześwituje. Ale właśnie w miejscu biustu jest ten materiał zakryty, więc nic tam Wam nie będzie widać. Także ta bluzeczka jest bardzo na plus i mi się podoba, jest ok, będę nosić. I ostatnia rzecz na dziś, to będzie bardzo urocza, mega dziewczęca, taka słodka sukieneczka ze sklepu Szafo. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tą nazwę, tak się ją pisze. Jeśli nie, to przepraszam, ale mam nadzieję, że jest ok. No i sukieneczka prezentuje się w ten sposób, już Wam pokazuję. Jest naprawdę mega urocza, taka na ramionczkach. Tutaj ma odkryte ramiona, ale rękawki dalej ma, tutaj zakończone gumeczką. O. Jest tutaj taka długa i na dole wykończona taką falbaneczką. Tutaj też ma taki wisiorek, taką wiecie, przypinkę powiedzmy. I jest naprawdę mega piękna, taka dziewczęca, zwiewna, idealna po prostu na lato. I też ją przymierzałam dopiero pierwszy raz jakby dzisiaj, jeszcze jej nie nosiłam i kwestia jest tego, że ona, ja przy moim wzroście, wygląda na mnie dość topornie i tak niby wszyscy tutaj w domownicy mówią, że jest ok, ale moim zdaniem ona na mnie wygląda lepiej z paskiem, tylko nie wiem, czy właśnie pasek do niej tak pasuje, nie wiem, zobaczycie, bo pokazałam Wam dwie wersje, właśnie pokazałam Wam się i tak, moim zdaniem lepiej na mnie ona wygląda z paskiem, chociaż i tak nie miałam jak się oddalić, żeby Wam pokazać to w całości. W każdym razie dajcie znać, czy nosiłyby się do nich taki oczywiście cieniutki, delikatny paseczek, nie mówię o jakimś, wiecie, grubym pasku, żeby tak tylko po prostu jej zebrać, żeby ona bardziej się taka mniejsza wydawała, nie aż taka toporna na mnie. No ale mówię Wam, jestem bardzo zakochana w tej sukience od pierwszego wejrzenia, wygląda przepięknie tak sama w sobie i mam nadzieję, że pogoda pozwoli mi ją nosić. To już by było na tyle, dajcie znać, czy takie coś na moim kanale też Wam się podoba, czy nagrywać więcej takich filmów, nie tylko kosmetycznych, makijażowych, ale coś też z ubraniami. No i oczywiście zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło, nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. No i piszcie w komentarzu, co Wam się z tego podobało, czy coś wpadło też w Wasz gust.
I czy zamierzacie sobie kupić, czy może jakieś inne macie fajne sieciówki, czy inne sklepy, w których są aktualnie wyprzedaże, albo jakieś też fajne ubranie, niekoniecznie muszą być na wyprzedaży. Także dawajcie znać i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!